Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o głos pana Jacka Protasiewicza. I przygotowuje się pan Artur Łącki. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. No, po raz kolejny rozpoczęliśmy to posiedzenie komisji od takich uspokajających, a w moim przekonaniu będących raczej ilustracją lekceważenia problemu ze strony uspokajających oświadczeń ze strony przedstawicieli administracji rządowej, bodajże trzech ministerstw. No, tak prawdę mówiąc, brakowało mi jeszcze tutaj Ministerstwa Sprawiedliwości, żebyśmy mogli usłyszeć, jakie realne działania podejmuje ten specjalny zespół prokuratorów, bo chcę przypomnieć, że 2 lata temu doszło do podobnego skażenia rzeki Baryczy i mimo, że burmistrz Milicza złożył doniesienie już następnego dnia, dołączając do tego jeszcze zapis z drona z pierwszych chwil, kiedy do tego zanieczyszczenia doszło, to do dzisiaj, od 2 lat, nie doczekał się nawet odpowiedzi od asesora prokuratorskiego, że ma burmistrza i jego doniesienie w nosie. No tak funkcjonuje wasze, drodzy państwo, tak funkcjonują wasze służby. Bo otóż co? Dowiedzieliśmy się, że wszystko jest pod kontrolą. W zasadzie nie ma problemu. Tak jakby nie było faktu, że wyłowiono 100 ton martwej ryby. 100 ton to jest waga całkiem nierodnego wieloryba. No, trzeba to sobie uświadomić. To nie jest wiadro, ani nawet worek, czy 10 worków wody, tylko tak jakbyśmy płetwala wyciągnęli z rzeki Odry martwego. Taka jest skala zaniedbań i chaosu w zarządzaniu wodami polskimi, które zostały wprowadzone przez reformę i powołanie Wód Polskich na początku poprzedniej kadencji przez rząd PiS. A jak słyszymy jeszcze od pani prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, to pewnie jeszcze nie koniec, bowiem właśnie ci, którzy są na pierwszej linii frontu, ci, którzy się mierzą z tym problemem od pierwszego dnia i własnymi rękami te ryby zbierają, wiedzą, że tych śniętych, martwych ryb na dnie zalega bardzo wiele i skutki tego mogą być jeszcze przeciągane na kolejne tygodnie, oby nie miesiące. W związku z powyższym, nawiązując również do głosów wcześniejszych panów posłów Wieczorka i Sonika, no moje pytanie jest takie. Wiem, że nie do panów wiceministrów, no bo wy w tej sprawie kompetencji nie macie, ale to są pytania nieretoryczne, ale kierowane do komisji, a mam nadzieję, że przy okazji debaty sejmowej, oby nastąpiła jak najwcześniej, do pana premiera. Czy nie czas, żeby odwrócić tą fatalną reformę zarządzania wodami śródlądowymi w Polsce i przywrócić władztwo samorządom terytorialnym nad rzekami? Bo jak widać, centralistyczny moloch na glinianych nogach, jakimi są Wody Polskie, sobie z tym ewidentnie nie radzi. To po pierwsze. Po drugie, zanim to zostanie zrobione, to może należy zaniechać tak zwanej reformy całkiem nieźle funkcjonującej gospodarki rybackiej, którą ma wprowadzać Departament Rybactwa, właśnie powołany w Wodach Polskich. A zdaje się, że urzędnicy, którzy ten departament reprezentują i mają się zajmować reformą gospodarki rybackiej, nawet, że tak powiem, paluszka ani u nogi nie zamoczyli właśnie w rzece Odrze, w momencie, w którym trzeba było ich obecności tam, żeby zobaczyć, jak działa ta gospodarka rybacka, trzeba było ich tam obecności. I wreszcie trzecia rzecz, o której tu już była mowa. Bardzo proszę, panie pośle. Czas wypłacania odszkodowań głównie dla przedsiębiorców, dla rolników, których działalność związana jest z funkcjonowaniem Odry. Czy oni otrzymają jakąkolwiek odszkodowanie za to, że zakazano im prowadzenia działalności jedną administracyjną decyzją, jak również odszkodowań dla takich osób jak pani z Krosna-Odrzańskiego, która opowiadała nam, że ona wraz ze swoim partnerem no, poparzyli się, prawdę mówiąc, w pierwszych dniach, kiedy do tego skażenia doszło. I najlepiej, jakbyście zaprzestali walk wewnętrznych w rządzie Ziobry z Morawieckim, bo ta sprawa akuratnie, do pana ministra Ozdoby mówię, na to naprawdę nie zasługuje. To jest bardzo poważna sprawa, żebyście swoje frakcyjne walki rozgrywali na oczach milionów Polaków zaniepokojonych tym, do czego wasza polityka przy Odrze doprowadziła. Dziękuję.